Nie no, albo za ogon, wiecie, albo coś jest tego. Albo jakiś większy tubis, nie? Fajnie, fajnie, fajnie walczy. To jest ten lichy, to jest ten czwórny. Jakiś diabeł z piekła uciekł. Czarny jak diabeł. Krawacz. Normalnie jeszcze trochę to my tu zaczniemy filmy kręcić. Kolejna nasza wyprawa na dorsze, tym razem jesteśmy na Ostrym, wozi nas tutaj pan Adam. Panie Adamie, jesteśmy dzisiaj blisko brzegu, a mega duże rybki są. Gdzie jest, czy tutaj jest ten myk na to, że są takie duże ryby? To nie chodzi o myk, chodzi po prostu o to, że to są dwa okresy w ciągu roku, gdzie tutaj przychodzą naprawdę fajne ryby i te które dzisiaj mówimy, jeszcze nie są wcale takie duże. Są fajne ryby, no nie są to bolki, ale to jeszcze nie są te ryby, które tutaj być powinny dzisiaj i generalnie patrząc na ostatni tydzień, to dzisiaj trafiliśmy na troszkę gorszy dzień. Nie ma tego tyle, ile było poprzednimi dniami, natomiast no jak widać na skrzynkach, to są to ryby, a nie ledwo wymiarowe chudzielce, które czasami się łowi. Generalnie to tu są dwa takie okresy w ciągu roku, początek maja i koniec października, początek listopada, gdzie tu przychodzi duży dorsz po prostu po to, żeby się najeść, bo on tutaj przychodzi jeść tubisa, który w tym czasie tutaj przychodzi na taru. To nie jest ten piaskowy dorsz, który my łowimy sobie z brzegu, nie? On jest zdecydowanie większy. To chyba, czy to jest jakiś podgatunek, podrodzina? Jak to wygląda? To jest też ryba, która po prostu idzie w stronę brzegu się najeść, tylko tyle, że te duże ryby są o wiele bardziej pochliwe i niestety już tak blisko plaży nie podchodzą, a trzymają się dosyć blisko brzegu, po prostu chodzą za tym tubisem, którego tutaj jest w tej chwili multum. No, od czasu do czasu można zobaczyć na ekranie echosondy, że pokazuje się taka piękna chmura i to są tubisy generalnie, nie? One tylko po to tutaj przychodzą, po nic innego. Czyli najeść się po prostu? Po prostu przychodzą na to, żeby się najeść. Przed chudą zimą. Tutaj rozmawiam z panem Markiem Szymańskim. On mówi, że tutaj są torfy i w tych torfach jest dużo żyjątek i tak dalej. To prawda? Dokładnie. To jest takie dosyć dziwne tutaj, no bo tutaj kiedyś wydobywano w ogóle torf. Po tym wydobyciu pozostawało trochę dziur w ziemi. No i w tym siedzą sobie dorsze po prostu. No. Tak jakby wpadają tutaj, to nie jest ich ten dom, gdzie one mieszkają na stałe, to one po prostu przychodzą się najeść. No i po tych dziurach sobie siedzą i czekają, aż im coś do tego pyska wpadnie. Jaki sposób jest na to łowienie takie na płytkich wodach? Jest jakiś sposób, to się lżej łowi? Generalnie jak najlżej, no i trzeba się porozrzucać. Tutaj bardziej to łowienie dorszy przypomina sandaczowanie, czyli po prostu klasyczny sandaczowy opad. Dalekie rzuty, leciutki pilkerek, bez żadnych kombinacji, udziwnień, no i dżigowanie tym pilkerkiem praktycznie w całym zakresie wody, bo łowimy na 15-20 metrach, więc tej wody jest tutaj, patrząc na generalnie na przekrój bałtyckich łowisk, to jest bardzo mało. A ryby tutaj są naprawdę waleczne, silne i potrafią sobie się przemieszczać. Tym bardziej, że no niestety nie ma się co oszukiwać, one widzą nas tak samo doskonale jak ja je na echosondzie. Parę słów o tej jednostce, bo jednostka nie jest za długa, ale wiecie, bardzo fajnie sprawuje się na wodzie. No wprawdzie dzisiaj te fale jakoś nas mocno nie męczą, bo jesteśmy blisko brzegu, ale jednostka no bardzo statecznie na tych falach. Nie ma tendencji takiej, że takich dużych wychyłów na boki, a już pływaliśmy na takich jednostkach, które mimo tego, że są duże, ciężkie, mają takie wychyły. Co tutaj jest takiego innego? To, że jest mały i po prostu mieści się w bałtyckie fale po prostu, to po pierwsze. Po drugie, to jest jednostka, która ma bardzo małe zanurzenie, no i ta duża bałtycka fala na nią tak nie działa jak na te większe statki, które mają po 2-3 metry zanurzenia. Ten statek ma cały metr zanurzenia, czyli ja praktycznie mogę nim wyjechać na plażę i nic się nie stanie, ewentualnie się troszkę przechylę. Natomiast no akurat ta długość kadłuba, ta szerokość powoduje to, że ona po prostu jest na tyle stabilna na bałtyckiej fali, że akurat się mieści między falami. Nawet przy dwumetrowych falach spokojnie sobie daje radę.
Dzisiaj jesteśmy blisko brzegu, ale zdarza się panu pływać daleko za poszukiwanie dorsza? Oczywiście, no to mówię, to są dwa okresy w roku, kiedy ja tutaj przypływam, czyli maj, koniec października, listopad, a generalnie pływam tam, gdzie większość floty wody sołowskiej, czyli po prostu tam, gdzie są ryby, no. A tutaj nikt nie przypływa z tego powodu, że tu wszyscy się tego boją, ponieważ to jest takie małe kameralne łowisko na taką właśnie małą jednostkę, a w przypadku, kiedy tu ryba nie chce żerować, no to wszędzie jest daleko, żeby gdziekolwiek gdzie indziej popłynąć, się przemieścić za tą rybą. Tutaj właśnie patrzę, pan Marek chyba urwał. Nie urwał, miał zaczep. No, także słuchajcie, no tak, zaczepy tu się zdarzają. Ja miałem też parę zaczepów i bardzo dużo jest takich stworzonek morskich, to chyba tych torfów, co? Dokładnie, tutaj jest dosyć dużo omułka, do tego to dno jest nierówne, jest sporo też kamieni i po prostu tu nie ma jakichś zaczepów typowo wrakowych i tak dalej. Do tego no, jeszcze prądy wodne robią swoje, nanoszą tutaj różnych śmieci, no... Wiadomo, to jest Bałtyk, to jest morze, to jest żywe stworzenie i praktycznie wszystkiego się można w nim spodziewać. Wędkujemy na 15-20 metrach, to znaczy, że kolor no, ma znaczenie w tym momencie tej naszej przynęty. Oczywiście i to nie tylko na 15 metrach, generalnie to w przypadku, kiedy ten dorsz żeruje na wszystkim, to praktycznie nie ma żadnego znaczenia, co się wrzuci do wody, bo i tak to zje. Natomiast jeżeli to jest ryba po prostu, która tutaj na tą płytką wodę przychodzi, ona ma swoje chimery i naprawdę trzeba się czasami nakombinować, żeby znaleźć ten właściwy czasem nawet nie kolor, a odcień koloru, żeby po prostu mieć dużo więcej brań niż inni. Ale to już mówię o takim, to już chyba takie bym powiedział profesjonalne całe łowienie, bo ja to łowię na byle czym i się jakieś efekty są. I tak bardziej z mojej perspektywy to myślę, że bardziej prowadzenie tej naszej przynęty ma większy wpływ na to, ile będziemy mieli ryb i jakie ryby, niż to jaki kolor ma przynęta. Prowadzenie też, ale niestety odcień też. No mówię, czasami wystarczy delikatna różnica, pomimo tego, że stoi dwóch wędkarzy koło siebie, jeden ma tego samego pilkera, drugi tego samego. Ale jeden będzie miał bardziej brązowy grzbiet, drugi ma mniej brązowy grzbiet, jeden łowi, drugi nie. Ile wędkarzy się tutaj mieścił pana? Maksymalnie zabieram na pokład 12 osób. To jest mała, kameralna, praktycznie prawie że rodzinna jednostka. Wszyscy mnie widzą, ja widzę wszystkich, z każdym mogę porozmawiać, każdy ma ze mną kontakt. No i bardzo często używacie tego haka, oseki, tak? Oseka? Osęka. Osęka, no bardzo często to używacie, macie dwie, także no to dzisiaj tutaj pływamy z wami od 3 godzin dopiero, a w zasadzie cały czas jest w użyciu, ale to nie zawsze pewnie tak jest. No nie zawsze, chociaż tutaj generalnie jak się przyjeżdża, to praktycznie jest co robić z tą osęką. I dzisiaj jak naprawdę to mówię, na razie jest... Póki co jest słaby, nie ma za dużo tych brań, a czasami to no, we dwóch biegamy po całym pokładzie, żeby te ryby podbierać. Generalnie na każdym resie w standardzie jest śniadanie takie, jak było dzisiejszego dnia rano. Na powrocie zawsze dajemy zupę marynarską, czyli zupę z dorsza, no, z gotowaną świeżo na morzu przez naszego kucharza, czyli przez Andrzeja. Pan Andrzej jest jednocześnie też pomocnikiem szypra i mechanikiem, z tego co wiem. Pan Andrzej to jest praktycznie wszystkim i każdy z nas może się po prostu zastępować. On ma takie same uprawnienia jak ja, może tak samo siąść za sterami jak ja. Tylko, że po prostu tak się podzieliliśmy rolami. No, mi bardziej wychodzi szyprowanie, jemu bardziej wychodzi gotowanie i mechanikowanie. No. Standardowo rejs trwa około 10 godzin, z tym, że jeżeli, bo czasami są takie dni, że po prostu rano tej ryby nie ma, potem nagle po południu się znajduje, po prostu ten rejs przedłużam, nie patrzę na czas, bo... No, nikt mnie tam nie trzyma w porcie, że jestem po prostu na zasadzie autobusu, że muszę wyjechać i wrócić o tej godzinie, o której wyszedłem i wróciłem. Mięso z głów. To nie są jakieś tam łuszczki czy czegoś, tylko mięso, ja? Tak. Łebków.
masz zawsze na tym. A widzisz? Na łbie. I to mięso się faktycznie czymś różni od tego mięsa tam dalej? Całkiem inny smak to jest. Trzeba pukać. Dużo inny smak. No. Inny niż na filecie, nie? Ty nie powiedziałbym, że to ryba. No. No. Całkiem inny jest. A co, robisz sushi? Z ryby? Nie, marynarsko. Mój super szalony duży zestaw na morze. Zabrałem dziecku kanapkownik i co? I do przodu. Bez wkładu własnego. Żeby żona nie narzekała, że za dużo kasy idzie na ryby. Bo teraz mnie tak ładnie ustawiło dryfem, że powinniśmy przejść przez wszystkie rybodajne miejsca tak za jednym dryfem. Dobra. Tyle, że to trochę będzie trwało, nie? Ale przecież nam się nie spieszy, mamy czas. Dopiero się dzień zaczął na dobrą sprawę. Dokładnie tak. A wy już macie ryby w kastach. Nabijemy ładnie. Chodź, wyma się, zepnij i co? Szkoda, nie ma 50 deków. Dobra. Przednio banan norweski poszedł. Ta tutaj jest też w miarę fajna. Ale tym razem nie dam szyplowi podbierać rybki. Coś jest nie tak z moją plecionką, bo niby jest dobra, jest nowa, ale na węźle nie trzyma, nie wiem. Mam dzisiaj inną. Tam trochę niech trochę powybiera, wiesz? Ryba. No widziałeś, pyk. No to czekaj, tak wiesz. Nie, bo zaraz będzie splątany. Nie, no ale kurczę, wiesz, nie chcę, żeby znowu była ściema. Za. Widzisz? To zaraz będzie splątany, albo ci się będzie wejdzie w stery. Znaczy, bo to chyba nie jest. No dobra, to masz rację, może? Mogę ją wykolować. Ale tak delikatnie. Ale w życiu nie miałem, wiesz, takiej ryby. Tutaj szyper z Ostrego nas wywiózł. W las. W las krzyżyk. Drzew nie ma za wiele, ale jak już są, to same takie z rodowodem. Tak. Znaczy ja nie widziałem, żeby ta wędka kiedyś się tak wyginała, tak jak dzisiaj. Także no, jest rewelacja. Każdy zresztą z wędkarzy ma parę takich rybek, wiecie, że to można pięknie, pokazywać. Pięknie, tak. Brzydko jest za grzbiet, zaczepiona, ale się stało? Ale kolejna fajna rybka o do kolekcji, zobaczcie. Brzydko zaczepiona. A może dlatego tak walczyła.
nie chciała mojego pilkera. O, taka rybeczka. Oczywiście całkiem fajna. Pogoda dopisuje, słoneczko wychodzi. Także myślę, że będzie coraz lepiej. Każdy ma już trochę tych rybek, także już są ludzie zadowoleni, a to dopiero początek naszej zabawy. Ja już mam dwie, mniej więcej tej wielkości, choć tamta to troszeczkę większa. No i to już są takie, wiecie, dwa moje rekordy, dwie można powiedzieć życiówki, bo pierwszy raz no takie duże ryby łowimy. To jest kolega jeszcze, Marek Szymański, z nami łowi. Też mu idzie dobrze. Rękawiczki, nie mam rękawiczek. Wiecie, można było wziąć początek października, także myślałem, że nie będzie aż tak zimno. Sorry, listopada. No, ale niestety, na morzu jest zawsze zimniej niż na lądzie. Dobra, lecimy dalej. Ta miejscówka tutaj jest dosyć chyba specyficzna, co? Bo same takie większe rybki się zdarzają. No ja tu czasami pontonem pływam, bo to jest fajne łowienie, takie dłubanie ryb większych. Z tych dziurek, które tu są takie pokłady torfu z nierównym dnem, ten torf się jeszcze przesypuje, po każdym sztormie troszkę inaczej to wygląda, także nie jest takie schematyczne łowienie, można sobie fajnie podłubać i trafiają się większe ryby niż ostatnio przeciętna na Bałtyku. No, zresztą widać, mamy rybki takie zdecydowanie większe niż tak. Je przywożą normalnie do portu. Także. Ale to ten torf, tam są jakieś żyjątka? Te ryby tam żerują, czy one tam po prostu na skronie idą? Wyciąga się różne. Czasami z tymi kłaczkami torfu wyciąga się jakieś tam robactwo. Także. Ale poza tym one tutaj czują się chyba bezpiecznie. To są rybki, że nie podczepia się generalnie tych ryb, także one nie są na wierzchu, gdzieś są tam pochowane, prawda? Nie widać często ich w ogóle na sądzie, to się łowi bez zapisu. A jednak wyłażą z tym. Czyli dorwać takie miejsce to jest skarb dla takiego tylko jesień tutaj i maj, krótkie okresy są. Aha, czyli ich tutaj cały czas nie ma. To jest za płytko. Za płytko jest. No to się to pierwszy raz łowimy na takim płytkim, nie wiem jak to powiedzieć, akwenie. No kurczaki jest po 15 metrów o max, nie? No, 15 do 20 metrów. W ogóle o tej porze roku się łowi płytko, ale tutaj te ryby są dłużej niż, to nie są te typowo piaskowe dorsze, to są takie torfowe dorsze. Torfowe. To, że tutaj jesteśmy, no wpływa Wisła tutaj, no do jakby nie było do morza, no, trochę daleko, ale jednak to coś w ogóle ma jakiś wpływ na te dorsze, bo na przykład mówią, że na Flądry ma wpływ port we Władysławowie, bo tam filetują, ciak jest pełno tego, tych flaków w wodzie i te flądy tam za tym idą. Czy tutaj jakieś takie można czynniki zewnętrzne to też to określić? Znaczy, powiem szczerze, no ja za dorszem jakoś specjalnie nie pływam, natomiast z takiego doświadczenia ogólnego wiem, że im więcej różnych parametrów, czynników, tym większa szansa na różne ryby, różnej wielkości, różnych gatunków. Tutaj mamy kosę helską, mamy kilka takich ciekawych uskoków na dnie. Hel jedyne miejsce, gdzie w zasięgu rzutu z plaży jest 20 kilka metrów, prawda? Tak. Za chwilę później jest wyjście bardzo ostre, gdzie są różne prądy tam wychodzące i wchodzące do zatoki. Także tu się po prostu, tutaj mamy pod nami torfy. Dużo się dzieje. Jak się dużo dzieje, to i ryby są i są różne. A Wisła tutaj ma wpływ na pewno na łososie, które tutaj rybkarze łowią od kilku lat. Dobra, a takie pytanie odnośnie tych terminów na dorsze. Są po prostu jakieś miesiące, gdzie one w toni bardziej łapią, a miesiące, kiedy są przyklejone do dna? Są dni bardziej, kiedy dorsz jest bardziej aktywny, żeruje w tonie, wtedy się łowi troszkę wyżej, lżej, prawda, można bardziej pokombinować finezyjnie lżejszymi zestawami, a są dni, kiedy są przyklejone do dna, jak pilker mu spadnie przy łbie, to kłapnie pyskiem, ale to bardziej zależy od dna. Przepraszam. Są dni, kiedy skuteczniejsze są lżejsze, bardziej finezyjne zestawy, prawda, i takie bardziej wyszybowanie w toni właśnie, a są dni, kiedy tylko przywieszka jest skuteczna, innym razem pilker, różnie prowadzony. Czasami jest tak, że sztywniejszy kij jednego dnia działa, drugiego dnia działa bardziej miękki. Także tutaj reguł nie ma, trzeba się dopasować do dnia, do humorów ryb w danym dniu, w danym momencie, na danej wodzie.
Czyli ogólnie nie trzeba dużo kombinować i skrobać, co chwilę coś zmieniać, no, tak? Oczywiście ci wędkarze, którzy często jeżdżą na dorsza, mają większy zasób tych doświadczeń i szybciej się przestawiają, prawda, z metody na metodę, ze sposobu prowadzenia na inny sposób prowadzenia i są wtedy bardziej skuteczni od tych, którzy dopiero kombinują, uczą się, prawda, podpatrują, ale to też jest metoda. No, kuter jest o tyle dobry, że mamy w zasięgu wzroku kilku wędkarzy, najczęściej dobrych, i możemy sporo rzeczy zaobserwować, nauczyć się bardzo szybko i dopasować do. Co pan myśli o kolorach przywieszek czy nawet plikerów? To ma jakieś znaczenie na tym naszym Władysławowskim morzu, gdzie ogólnie głęboko się łowi? No, oczywiście, że ma i są dni, kiedy lepszy jest brązowy raczek, a innym razem japońska czerwień. I tak samo trzeba mieć całe pudełko przywieszek, żeby wybrać tam jedną właściwą tego dnia. No, najczęściej nie jedną, prawda? No, dorsze nie są aż tak wybredne, ale bywa tak, że wyniki wędkarza, który się dobrał z przynętą, są kilkakrotnie lepsze od tego, który źle się dopasował. Generalnie zasada jest taka, że o świcie zwykle bardziej takie niebieskie tonacje stonowane i wyżej słońce, tym bardziej kolorowo na zestawach. Ale to też jest tylko ogólna reguła, a jest takie powiedzenie, że młodzi znają reguły, a starsi wyjątki, także... Aha, to ja na razie mam te reguły. A, przespaliśmy jedną turę. Ale pustą. Pusta na szczęście, także nic żeśmy nie stracili, idziemy dalej łowić. No i dziękuję ślicznie i no powodzenia, byle mniej ryb ode mnie. Ja właśnie jestem tutaj w złej sytuacji, bo ty zgarniasz wszystkie moje ryby, bo stoimy vis-a-vis siebie na burtach głównych. Nie mam większych szans. Zapany prawidłowo. Jest dobry i dobrze zapany. Bardzo ładny. Znaczy on jest piękny, ale jest taka jedna grupa na kupę. Tak. Nie. Pijem, bo tak głupi. Czekaj. O, no właśnie. Już idzie. Na długość kija. Szypra, pożyczony pilkerek, tylko dozbroiłem go moją kotwiczką, mam taką ładną z frędzelkami. No i kolejna fajna sztuka.